No na powitanie Puław to trzeba powiedzieć tak, że patrząc na kluby, w których ostatnio pracowałem, cieszę się, że doszło do spotkania z władzami klubu z Puław, bo byłem mile zaskoczony tym, o co Wisła Puławy chce grać, czyli jest cel. Jest cel i chęć rozwoju tego klubu i powrotu, można powiedzieć, do pierwszej ligi. No i to jest wyzwanie. Na pewno patrząc na sytuację, jaka w tej chwili jest, zespół jest po 4 kolejkach, nie będziemy wracać do tego, co było. No, moim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby do końca sezonu, przynajmniej tej rundy, pokazać i spróbować szatnie ten zespół wyciągnąć na jak najwyższą pozycję, żeby można było na wiosnę spokojnie tą pierwszą ligę zaatakować. Taki jest cel, taki jest plan i to jest, dlatego tu jestem, dlatego bardzo się cieszę, że mogłem poznać prezesów, bo właśnie takie konkrety interesują mnie, jeśli chodzi o możliwości rozwojowe. Mam nadzieję, że to pójdzie w parze, czyli rozwój i zawodników, rozwój klubu, rozwój trenera, bo ja zawsze mówię, że team, czyli taka spójność jest bardzo ważna w sporcie, żebyśmy szli w jednym kierunku i tak to po rozmowie wyglądało. Dzisiaj jestem pełen nadziei, oglądałem parę meczów tego zespołu. Znam wielu zawodników z racji tego, że i prowadziłem te klasy rozgrywkowe i prowadziłem wielu zawodników w wyższych klasach rozgrywkowych, także mam przegląd, mam duże oczekiwania w stosunku do tej szatni. Mam nadzieję, że klub, władze mają duże oczekiwania w stosunku do mnie i z tych oczekiwań ja zamierzam się wywiązać.